Witam w kolejnym odcinku instalacji Arch Linuxa 2016. Dzisiaj zajmiemy się pobraniem pakietów Arch Linuxa i zainstalowaniem ich na dysku. W poprzednich odcinkach przystosowaliśmy pendrive'a, zbutowaliśmy Arch Linuxa, połączyliśmy się do internetu, sformatowaliśmy dyski twarde, przepartycjonowaliśmy cały dysk twardy, utworzyliśmy i zamontowaliśmy pamięć swap. Teraz pobierzemy pakiety, które będziemy instalować w naszym systemie. Do tego służy komenda patch strap. I teraz musimy dać miejsce, w którym system będziemy instalować, mnt. Wpisujemy base, czyli pakiet podstawowy, base devel, czyli pakiety deweloperskie, które są potrzebne początkującym programistom, początkującym sysadminom, takim jak na przykład ja. I teraz pobierzemy sobie pakiety naszego nowego środowiska graficznego, czyli Plasma 5. W tej chwili posłużę się wiki Archa, żeby dokładnie sobie zobaczyć, co takiego nam będzie potrzebne, żeby to KDE5 odpalić. Na pewno potrzebne nam będą czcionki, czyli TTF, DJW, TTF, kreska Liberation. Potem będzie nam potrzebny menedżer wyświetlania Xorg, Xorg Server, który też jest potrzebny, SDDM, czyli system zarządzania wyświetlaczami. Potem będzie nam potrzebny pakiet Network Manager. Potem co będzie jeszcze potrzebne? Plasma, jeżeli się nie mylę. No i potem po instalacji plazmy jeszcze konsola, Dolphin. Coś jeszcze? Jeszcze Tmux, który nam też będzie potrzebny. Tak więc jest to wielka linia i po kolei pakiety idą tak. Znaczy najpierw jest tam packstrap, mnt, base, i idzie tak base, base devel, ttf dav, ttf liberation, xorg, xorg server, sddm, network manager, plasma, konsole, dolphin i Tmux. Name enter. On najpierw aktualizuje sobie swoje repozytoria. Ponieważ od 1 marca do 18 marca trochę pakietów już przybyło. W repozytorium core mamy takie najbardziej niezbędne do działania systemu pakiety. Potem extra, gdzie są już różne dodatki, a community to są już takie zarządzane przez użytkowników. Jak widzimy, idą nam tutaj te pakiety. Ten moment pominę, żeby wam tutaj nie pokazywać, ile to czasu zajmuje, bo to zajmuje dosyć dużo czasu. Przed chwilą system skończył pobierać pakiety, teraz je instaluję.
Pobieranie zajęło dosyć dużo czasu, gdyż nie tylko pobieraliśmy cały system operacyjny, ale także i środowisko graficzne, w wyniku czego oszczędziliśmy sporo czasu. Po tym pokażę Wam jeszcze, że musimy pobrać jedną rzecz, która będzie nam niezbędna do dalszej instalacji, ponieważ nie daliśmy mu do pobrania tego pakietu, dzięki któremu połączyliśmy się teraz podczas instalacji do Wi-Fi. Po instalacji nie będzie możliwa właśnie, połączenie do Wi-Fi, gdyż tego pakietu nie ma w zainstalowanym systemie. On jest tylko i wyłącznie na płytce instalacyjnej, w naszym przypadku na dysku instalacyjnym. Tak jak mówiłem, system już ukończył instalację, znaczy instalację, pobieranie i instalację pakietów. Teraz musimy pobrać jeszcze ten pakiet, który umożliwi nam połączenie do internetu, który to nazywa się. Tak, packstrapa musimy jeszcze raz odpalić. I tutaj wbijamy Wi-Fi kreska menu. On się jeszcze raz musi synchronizować. Niestety tyle to czasu zajmuje. Zanim on się synchronizuje, pobierze sobie najnowsze wersje. On nie pamięta, ponieważ jest montowany, o ile się nie mylę, tylko w trybie wyłącznie do odczytu. Tak więc on nie będzie pamiętał sobie tego, co sobie zaktualizuje do tej pory. W sensie, jak mówię o tej listy pakietów. W tej chwili co on robi? On łączy się do serwera Arch Linuxa i odpytuje, jakie on pakiety ma do zaoferowania. Jakie są ich wersje? O, coś się gryzie. Aha, błąd, nie znaleziono Wi-Fi menu. Czyli, zobacz sobie na stronie. Na drugim komputerze. Strasznie do zakłócenia. Zatem widzę, że połączenie Wi-Fi oferuje pakiet NetCTL. Tak więc instalujemy pakiet NetCTL. System mówi, że on już jest niby zainstalowany. Tak więc ja nie wiem. Czyli my musimy zainstalować zależność, która się nazywa Dialog. Jak dawna sieć komunikacyjna, internetowa i telefoniczna. Była TEPSA i był Dialog. Pobierzemy sobie jeszcze WPA Supplicant. I myślę, że to jest już koniec tego etapu instalacji.